Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812 i testujemy transmisję na żywo na mapie Rebel Moon Safe Welt. I cóż mogę powiedzieć, jest to tak zwane posłowie do tej mapy, bym powiedział, gdyż chciałbym się tutaj na końcu zupełnie podzielić moimi odczuciami z tej mapy. Otóż mapa ta powstała jako, że tak powiem, event jako promocja filmu Rebel Moon. I w promocji tej filmu uczestniczyli niemieccy streamerzy, którzy zajmują się farmingiem. Tak więc podeślę wam za chwilkę w komentarzu do tego materiału link do miejsca, gdzie można ten cały stream zobaczyć, jak również można pobrać mapę, jeśli ktoś ma ochotę. Co mi się w tej mapie nie podoba, to to, że ona nie pamięta wczytanego, teraz tą mapę wczytałem, jak widzicie, i ona zupełnie nie pamięta jakby stanu gry, tak? Ona zupełnie nie pamięta stanu gry. Ten stan gry jest taki, jakbym tą mapę załadował po raz pierwszy. Zobaczcie, tutaj kosiłem, miałem wszystko wykoszone i tego nie ma. Miałem wóz, wozu nie ma. To jest tak, jakbym za każdym razem, kiedy odpalę tą mapę, czy też ten, jakbym wszystko przechodził od początku, niestety. No i to nie jest fajne, tak? To nie jest fajne. Więc tutaj to, jeśli chodzi o tą mapę, ona jest pod tym kątem niedopracowana, w sensie jest dopracowana tylko do tego momentu, że pewnie założenia tamtego eventu były takie, że 5 czy 6 streamerów bawi się tą mapą, tak, tutaj mamy planetę Welt, którą chcemy, planetę rolniczą, więc mamy tu farming, tak jest w filmie. I dla streamerów tam jest 5 kost, czy ileś, oni po kolei przechodzą, przechodzą kosząc, dostają kolejne maszyny, coś tam się dzieje, próbują uratować tą planetę, tak jak to jest w pierwszym odcinku, uratować, w zasadzie spełnić wymagania władcy albo namiestnika władcy, który przyleci, czy też miał przylecieć po to zboże. I to w zasadzie jest tyle, czyli to jest mapa w zasadzie niegrywalna, mam być szczery. Ciągle się pojawia to samo, koszenie tego kosą, próbowałem to robić. Wierzcie mi, że wczoraj poświęciłem chyba 4 czy 5 godzin na to, żeby przejść na kolejny poziom w cudzysłowie. Bo na tym streamie zobaczycie, że pojawiają się takie rzeczy jak kombajn. Traktorki, traktor, kombajn z przyczepą i można ten zboże, tą pszenicę niby tym kosić kombajnem. Notabene na streamie jest bizon, nomen omen. Natomiast, no cóż, no poza tym to zastanawiam się, na ile taka fabularna, w cudzysłowie fabularna jakby możliwość, bo tutaj zobaczcie, ten świat, on czas w nim płynie, tak? Zresztą tak jak w farmingu, to nie jest jakby nowość, natomiast jakby to powiedzieć, albo losowane, albo zaprogramowane są pewne zdarzenia, które w określonym czasie występują. W określonym czasie pojawi się wóz, w określonym czasie pojawią się jakieś burze piaskowe, ewentualnie radiacje, ewentualnie inne utrudnienia. Podejrzewam też, że przy określonych warunkach, nie wiem tylko jakich tak naprawdę, pojawi się kombajn i pojawi się traktor z przyczepą, bo mi tych warunków nie udało się spełnić. Więc to tutaj jakby wprowadza do mapy farmingowej takie elementy, nie wiem, survivalu, czy nie wiem jak to nazwać, no szczerze mówiąc. Jak również pojawiają się takie elementy wstawki, jak żeście zauważyli, w zasadzie animacje, w zasadzie kadry z filmu, jakiś film, o, tak jak obecnie widzimy, pojawia się kadr z filmu, w zasadzie kawałek filmu,
gdzie główna bohaterka coś tam widzi. I taką animację jakby możemy wstawić do farminga, zobaczcie. Ona się pojawia niezależnie od tego, co w danej chwili robiłem. Zawsze po wczytaniu tej mapy ta animacja się pojawia. No i tą animacją w szczególności może być tutaj kawałek filmu tak naprawdę. Tak? I za chwilkę pewnie pojawi się jakieś napisy. Więc można farming tak przygotować. Czy to jest dobry kierunek, czy to jest jakaś przyszłość w farmingu albo odłam? Czy będziemy takie rzeczy robili? Nie wiem. Na tą chwilę, mam być szczery, no to jest tylko taka, jakby to powiedzieć, zajawka tego, co można zrobić w farmingu. Nie jest to produkt skończony. Nie jest to produkt, który polecałbym do gry. Jako takiej, gdyż no chyba, że ktoś ma dużo samozaparcia, dużo czasu, albo może zostawić komputer włączony, bo żaden zapis na tej mapie nie działa po prostu poprawnie. No i to w zasadzie jest tyle i cóż, no chyba muszę was troszeczkę przeprosić, że was 3 dni z rzędu katowałem tym Rebel Moon, ale dla mnie to jest pewna taka nie tyle nowość, co taki rodzynek, taka zajawka tego, co farming ma możliwość zrobić. Taka, jakby to powiedzieć, taka nietypowość, tak? Że w scenerii farminga, na engine farminga można coś takiego zrobić. I kto wie, może z czasem będziemy mieli takie farmingowe wyzwania. Nie tylko esport farmingowy, ale takie farmingowe wyzwania fabularne, powstaną takie mapy, które będą miały, niosły jakąś fabułę. Tak jak tutaj taką króciutką próbowali zrobić twórcy tej mapy. No dobrze, to tyle tego posłowia. Przy okazji też tutaj testujemy live'a. Live trwa już tutaj chyba ze 7 minut. I tak myślę, że dalej was nie będę katował tą mapką. Mapka jest ciekawa, fajna, ale tak jak mówię, jakby to powiedzieć, nie. Nie do końca mam takie mieszane uczucia. Dałbym ją taką trójeczkę mocną w skali od 2 do 5. W staroświeckiej skali oceniania od 2 do 5 dałbym je taką trójeczkę, gdyż, tak jak mówię, pod kątem pewnie tego eventu, którego została stworzona mapka, jest ok, ale tak, żeby w nią pograć, żeby można było zobaczyć jednoosobowo to samo, co widać potem na materiale, które wam podlinkuję z Twitcha, to niespecjalnie, szczerze mówiąc. Nie wiem, ile trzeba się napracować, żeby dojść do tego, żeby tutaj pojawił się bizon i inne rzeczy. Dobrze, kochani, na tą chwilę to wszystko. Jeśli komuś się ta mapka podoba, chce sobie ją potestować, zapraszam. Jeśli nie, to nie. Myślę, że to jest taka, jakby to powiedzieć, nie tyle nowość, co no, taki wyjątek od reguły. W następnych materiałach wracamy do standardowego farminga i być może, ponieważ widzę, że ten live jako tako wygląda, tak mi się wydaje. Nie wiem tylko, jak wygląda moderowanie tutaj tego. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, jak wygląda moderowanie tego, więc więc wypadałoby to tylko jeszcze sprawdzić i być może, że zrobię taki testową transmisję na żywo, o co prosi przynajmniej jedna osoba z was, z subskrybentów, żebyśmy mogli taką rzecz zrobić na żywo i zobaczyć, jak to wygląda. A na teraz, no cóż, żegnamy się z tą mapą Rebel Moon. Jeszcze takie tutaj chciałbym tutaj komentarz i po sobie do tej mapy wprowadzić. Jakie są moje odczucia, bo ja się bardzo do tego zapaliłem. Myślałem, że będę mógł jakiś fajny, fabularny scenariusz przeżyć na bazie farminga, ale prawdę powiedziawszy, mocno się zawiodłem, gdyż koszenie tego przy tej pszenicy kosą jest bardzo męczące. Bardzo długo trwa. I w zasadzie mnie doprowadziło donikąd. Jak zobaczycie materiale, youtuberzy w większej ilości dali radę. I może to jest, jakby powiedzieć, plan na tą mapę, że trzeba większą ilością ludzi w to grać, ale to jeszcze nie na mój poziom, nie na mój poziom obsługi farmingu i nie na mój poziom. Chociaż to pewnie nie jest skomplikowane.
No i zobaczymy. Czas pokaże, może się z czasem coś tam faktycznie na coś jednak zdecyduje, na jakiś live z widzami na takiej mapie, gdzie może coś uda nam się szybciej zrobić, aczkolwiek tych widzów musiało być no przynajmniej tyle co kos. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no ze siedmiu, chociaż sześciu, żeby tutaj coś sensowną ilość tego zboża wykosić. Dobrze, kochani, na tą chwilę żegnam Was serdecznie. Pozostańcie w zdrówku, pilnujcie się, bo pogoda jest bardzo wirusowa i tutaj wielu moich znajomych już w tej chwili po raz kolejny przechodzi jakieś takie wirusowe problemy. Więc uważajcie na siebie. O, właśnie. Uważajcie na siebie, trzymajcie się. Cześć.